witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Tak, dzisiaj mam prezentację nowych nabytków. Nagrywamy dość późno, ale cóż. Więc tak, od razu powiem, co ja zakupiłem. Zakupiłem parkę królików kalifornijskich czarnych i podpalanych Havana. Oczywiście z rodowodem. Podpalane Havana już były dawno zapowiedziane, a teraz tu już też zapowiadałem w niektórych filmach. To jest akurat samiczka. Sam sobie trochę później dowiozłem. Bo ja zawsze przyłożę króliki, to one siedzą najpierw takie, można powiedzieć, że izolatce. Jak mi zachorują, no to właśnie, żeby do hodowli mojej, można powiedzieć, całej, żeby nie przynieść, nie, żeby po prostu nie przyniosło jakichś zarazków. Zobacz, właśnie kładę je do takich izolatek przez jakiś tydzień, dwa. I jak są ten, wszystko dobrze z nimi, to je dopiero wkładam do normalnych klatek. Takie upewnienie. Więc tak, samiec trochę później go przywiozłem. To on jest właśnie w takiej właśnie izolatce, bo na niego nie miałem już miejsca, to musiałam kiedy indziej po niego jechać. Tam trochę później, tydzień później po niego pojechałam. Samczyka. Samica jest ładna, kalifornijska, z rodowodem. Więc sam tam w tym odcinku nie pokażę, ale wygląda tak samo, to po prostu ja tak mam, że no dla bezpieczeństwa tak robię z królikami. Niedawno tak zacząłem robić właśnie. Tak jak już mówiłem o stracie iskierki. Nie mówiłem jeszcze o stracie iskierki. To ruszę temat w innym odcinku. Wytłumaczę wam ten temat. Tak, jest to samica kalifornijska o nazwie Helena. Samczyk się nazywa Wiesław. Jak nie zapomnę, to wkleję wam jego zdjęcie teraz, bo nie chcę mi się iść do izolatki. No bo ona jest od całej hodowli kawałek oddzielona, można powiedzieć, żeby to jakoś wiatr nie przebiał tej choroby po prostu. Wolę być upewniony. Wolę być na 100%, także powiem. To więc sam to wam pokażę w innym odcinku. Jak już może wróci z izolatki, nie wiem, czas pokażę. Zależy, jak go tam będę trzymał, chyba że jakieś objawy się pojawią, no to na pewno go zbyt szybko nie przyprowadzę z tej izolatki. Nie jest jakaś izolatka, jest normalna to klatka, po prostu są parę klatek, tylko że można powiedzieć, że są bardzo oddalone od całej hodowli. W dużym odstępie od hodowli i by musiał być kawałek drogi. A nie chcę już mi się iść. Tak wygląda samiczka. Samca zdjęcie wam wkleję zaraz. Oczywiście jak będę montował film, ale jakby to oglądacie, to będzie zaraz. Przychodzę do następnej klatki. Sianka dostała. Owsu jeszcze ma. Ma. Ładne jest bardzo. Te kalifornijskie też na mnie zrobiły wrażenie, tak jak wiedeńskie. Niebieskie, wiedeńskie, czarne. Ale wiedeńskie, niebieskie. Planuję do hodowli, to już słyszałam temat w jednym odcinku. Kiedy ja wcześniej nagrywałam już to. No i tak. Przechodząc do następnej klatki. Tutaj, jak widać, mamy samca podpalanego Havany. Wygląda on tutaj jak podpalany czarny, ale no po prostu coś mi widzę, że mi aparat szwankuje, tym bardziej, że jak to nagrywam, to już parę vlogów mam nagranych i może te vlogi męczą tak ten aparat, nie wiem. Telefon mam już rok, ale o zmianę telefonu nie planuję. Planuję o zmianie karty pamięci, mam plany. Ale cóż, no to już temat na inny odcinek. Tutaj mamy samczyka podpalanego Havana, nazywa się Pikuś. Obok mamy samiczkę. Jak widać, już im nadam imiona. Również dostał sianka owsu. Wody też jeszcze ma. Są już u mnie kawałek czasu. On jest jeszcze taki pukliwy, są jeszcze, no bo spory kawałek drogi jechały. Ja sobie pogłaszczę. Powiem wam tak, że powyżej 100 km jechały. Także wam powiem. Ładnie powyżej 100 km. Dokładnej liczby kilometrów wam nie podam, ale bardzo dużo, ponad 100 km. On lubi również te podpalne rubek, się tutaj mi działo. On jest już taki mój, on by się tak siedział, tak jak kicek spokojny jest.
Przechodzę też również do następnej klatki. I właśnie przechodząc do następnej klatki, tu mamy moją samiczkę podpalano Hawanę. Ona się nazywa Mimi. Jak widać, ona nie ma czerwonych oczu, tylko po prostu mi coś aparat szwankuje. I już nagrywam to wieczorem, nie wiem jest która godzina. Jest godzina 19:39. I już jest po prostu się robi ciemnawo. No, już mam maksymalnie oddalone. Nie wiem. Może wam zaraz ją wyjmę z klatki i pokażę, można powiedzieć, pod słońce. Więc tak, wyjąłam sobie już Mimi. Tutaj, gdzie paszę przyrządzam. Mam tu różne akcesoria na tym stole. I tu, jak widać, za grzeczna to ona nie jest. Również aparat mi szwankuje i przepraszam was za niewyraźność. Zobaczcie jeszcze, jak to będzie wyglądało. Może da się coś jeszcze uratować. Jak widać, bardzo ładna samiczka podpalna Hawana. Właśnie idę w teraz małe, średnie i duże. Choć w duże nie będę szedł. Barany to jest podobnie rasa średnia. To właśnie idę w rasy średnie i małe. Czyli będę miał wiedeńskie, niebieskie, barany francuskie. Barany francuskie i podpalane. Podpalane Hawana i podpalane czarne. I co tu więcej można powiedzieć, że mówić. Choć z baranów to będę prawdopodobnie zmniejszał hodowlę. Nie, baranów mam tylko 3 barany francuskie aktualnie, no bo jeden wyjechał do babci, znaczy do dziadka. A to nawet tam wchodzi do hodowli dalszej i prawdopodobnie moja jagódka też również wyjedzie do dziadka. Z nim gadałem. On, można powiedzieć, że bardziej te barany, a ja idę bardziej w te inne rasy. Jedna parka Blue i Felix mi wystarczą. Z baranów będę szedł sobie w inne rasy po prostu. I tak po prostu będziemy kończyli ten odcinek. Ja sobie schowam do klatki. Jeszcze mówimy może jakiś temat. Choć prawdopodobnie nie, bo tak jak wspomniałam w tamtym odcinku, czy w tamtym, mam problemy z pamięcią telefonu. A więc tutaj mam Wiesława jeszcze, poszłem do tej izolatki, już że tak powiem. A więc co, tutaj mamy Wiesława, królik kalifornijski czarny. I co, my chyba sobie powrócimy jeszcze do Heleny. Jak widać, powróciliśmy do Heleny, która jest chyba moją ulubieńczynią z tych nowych nabyteczków i Mimi. Samiczki, one są takie, takie moje puchate są takie. Dobra. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.